Halo, halo, witam serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z ROM 2 Total War. Trakcja Saba. Na poziomie bardzo trudnym. Z masą modów. Tak. No i co? Idziemy teraz na naszą Gerchę, tutaj zdobyliśmy dwa miasta. Teraz czas zająć stolicę prowincji, Seleucję. I pójdziemy tam naszą jeszcze... No... Armią, która jest świeżutka, można powiedzieć, bo zdobycie pustego prawie miasta to tam się nie liczy do walki. Ci za to stoczyli już dwie duże bitwy z przeważającymi siłami wroga. Także są, mają urlop, są wolni. To bym zamienił. Dobra, można by coś rozwinąć. Wow. A dawaj, będzie łatwiej na przyszłość. Rzym się trzyma, Kartagina się trzyma. No te duże nacje jeszcze trzymają, oprócz Egiptu, który już poległ. Getowie, no kolejna duża. W sumie. No proszę, w Aleksandrii się rozwijamy. A czy tutaj dalej te swoje inwazje? Aleksandria, jep. Jest już potężna. 28 ładu. No w sumie... Jakąś kopalnię się da, nie? Tutaj się daje, że to ładu, tu się daje, że to handlu. I całe pieniądze poszły. Ale dochód również rośnie. Susa mamy tu. Tu będzie trzeba walczyć z tymi. O, tu nie będzie łatwo. Dawać. W końcu wam to zabrałem. Jee, Babilon nasz. I co my tu mamy? Wiatrołap. A niech zostanie. 4 ładu też jest fajne. Nie, tu nie będziemy robić z handlu. Tu walniemy tylko kulturkową do ładu. Jeszcze i będzie git. No teraz pójdziemy na tą tutaj. O, widzę pięknie. Manna. Media manna. Jest Gerchy cała. Więc możemy tam śmiało ruszać. Za jakąś, nie wiem, turkę, dwie. Żeby się ludzie uleczyli. No jaki dochód podskoczył! 6 patoli już! Trochę teraz spadnie, bo jedną kopalnię sobie usuwam. Uhuhu! Ale nie! Dobra, lecimy po was. Tak, nie bierzemy żadnego pokoju. Bo wy rzuciliście na mnie całą armię, a ja wam ich po prostu rozpieprzyłem. I teraz już nie macie nic. No nie, przynajmniej nie powinniście być. Może jedna armia tam gdzieś, jakichś murzynków, coś. Ale to wszystko. Więcej kawalerii nie mieliście? Dobrze, ja tu poczekam tą armią. Ja się uleczę, zanim zaatakuję. Jep, jep.
O, też widzę, że na wschód lecieli. Na sreberko. O, tego jeszcze nie widziałem. A, pieniążków nie mamy. No dobra. A na razie się dobrze układa. A to ty masz awansik, tak? Co jest? A spróbujemy się obronić. To oni susie zaatakowali? Tymi ochłapami? No nie. Ty możesz jeszcze jednego włócznika jednego dać, no. Jak ja mam się tu bronić? Skąd oni idą? Bo ja ich nie widzę. Tutaj są, dobra. No szerszej ulicy to wy nie mieliście. A co, reszta z innej strony? O, rzeźwy. O, rzeźwy. Tak mnie flankujecie. Our general is under attack. Cholera, weźcie się, wycofajcie. Gówno walczycie, w ogóle nie umiecie walczyć. One of our units has used all its ammunition. Udar. Gońcie, gońcie. One of our units has used all its ammunition. Walcz, bohaterze! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. No. Field of battle. This is a shameful display. No niestety. Our men flee the field of battle. Połowę im zabiłem. Ajajko.
Hamona. Hamuje mi tu rozwój, no. Zaraz, damy świątynię. I miecze. Pek. Ci się już uleczyli, więc też można zająć. No ładnie idzie. Zobaczcie, jak się zielonka rozszerza, no. No to jest też to, bo to będzie prowincja wojenna w Mediamana. To będzie wojenna prowincja. Dobra, ci macie awans, Timothy, pyk, pyk, edykt wam mówicie, coś? Co tutaj? Tylko edykt taki, nie, to chyba... Wysokość podatku damy tutaj, nie? W mero. No hajs podskoczył. Libia, Sparta. Partawa, Gerea. Libia. Dobrze. Ha! Nie ma Galacja, nie ma. No ale fart. Dobra, możemy już chyba wziąć pokój z tą Gerhą, bo dalej to mi się nie chce zapieprzać. Dobra, no i mamy całą prowincję. Mediamana. Ale tu żeśmy... Ardan. Tam się na górze nic za bardzo nie pozmieniało. Galacja tutaj trochę przejęła rządy. Dobrze, to teraz z kim my się możemy dogadać? Oj, dziękuję. Oj, pleasure, pleasure. Z wami nie mogę, z wami nie mogę, Galacja. Oj. Czuwam tutaj jakąś tutaj zbyt dużą dumę. Okej. Okay. Ile hajsu? Oje, 8000! Dobra, możemy się powoli, zbyt no nie powoli, jeszcze aż tak nie, ale... Jakiś... Pyw ustabilizujemy, o, wszystkie prowincje. Żebym nie musiał tutaj siedzieć naszą armią. No i pójdziemy na partię. Dobijemy ich. Kolejna prowincja wtedy będzie nasza. Skierujemy się jeszcze bardziej na południe, po wybrzeżu, do Sagarti. I to jest ten plan. Ale ja was chwilę przeproszę, bo coś mnie ciśnie. Okej. Okay. No i co my tutaj mamy? Tak rozwiązana. No Pergamon, wyjazd z moich ziem. Dobra. To. Tu walniemy. Z rolnictwa. Uwaj, to i to jest z rolnictwa.
Znaleźmy to, bo tutaj rolnictwa aż takiego nie będzie. Armenia jest tutaj? No fuk. Pa pa ta pa ta pa 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 pa. Dobra. Ale pieniądze lecą teraz na to wszystko, no. Ale już chyba jest dobry ład, żeby opuścić miejsce, co? Zgodzicie się ze mną? O! Przestałem nas... Nie. Chyba nie są w sojuszu Sparta. O, czy partią? Nie, no Rzymie, ty! Boże, czy kiedykolwiek ja będę walczył z Rzymem na takim normalnym poziomie? Dobra, czas na egzotykę. Ale co się tutaj na Batei tutaj ugryzło teraz? To są sojusznikami obronnymi, tak? No ale walczą z par... Z kim oni chyba walczą? Nie wiem, ale czas chyba najwyższy. Tutaj stworzyć kolejną armię, bo się robi nieciekawie na... zachodzie. O, teraz to pójdziemy ostro miecznikowo. No ale KS nie ma teraz, no, przez to. Zobacz, jak ja to opuszczę, będzie git? Nie. No ale się zbuduje parę budynków i będzie git. A tutaj? Tu jest git. Idziemy na południe, na partię. Może być. Dobra. Wszędzie kuwa chleb i igrzyska. No ale Rzymie, dlaczego to? To kto zajął Rzym? Makmasalia nie żyje? Może Kartagina? To ja się już boję. Dobra, tutaj trzeba kolejną kolejeczkę dać. Ale damy tym razem tylko... Tak, 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 tak. Trzy konie. No, zrobimy tak, trzy konie i coś tam jeszcze się wsadzi. Może pojedziemy na zachód sobie, weźmiemy sobie jakieś balisty. Dobra. Partia, wypowiadamy wam wojnę.
Pana Hozja. No dobra, no szkoda. No i tak rozwiązali umowę, to tam kij im w oko. No nie dosięgną. Gałgany, no. Fuck. Partia tam też jest. O shit, to nie będzie takie łatwe, widzę, jak się wydaje. O ho ho. Nie. Dobra. 6000 dochodu, no spada przez stworzenie nowej armii. No ale to się zaraz ogarnie. Nowe tereny dojdą. Susa, Persepolis, dobra, to wszystko jest git. Ty się cofasz tutaj, bo tu może być niebezpiecznie ze strony północnej. Co, już płyną? Fiutki jedne? Już nie wiem, czy ja będę zapieprzona. Dam jeszcze jednego tego. A, dawaj jeszcze jednego. Za resztę kawaleria. O, wszystkie sztandary, wszystkie. Zobaczymy, co będą dawać. Tak cały czas idę tylko w ten czerwony sztandar, idę, no bo ten ruch na mapie, wiadomo. A ta pozostałe też są ciekawe przecież. Cyrenaika. Przez kogo? Libię. Czyli Libię nadchodzi z zachodu. Advance! No gdzie oni są z tymi swoimi armiami? Przed chwilą tu byli. Fuck. To a trzeba będzie pójść tędy. Tutaj trzy jednostki. Następnie tutaj. Nie no, nie będę się tam przyciskał, bo to nie ma sensu. Zresztą oni tutaj mają cały ten teren. Shit! Tura. I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer. Dobrze. Aha. O kurde. Shit happens. Tam.
A jak to tutaj wygląda? Nie, dobra. Pierwsza bitwa z Segartem musi być na otwartym polu! Mają słonie! Oj, ty w mordę i dobrą kawalerię. A ja mam gównianą. Na szczęście mają, oni mają gównianą piechotę. Dobra, no przestać jeździć. Łucznicy, macie, kurde, cel załatwić słonie za wszelką cenę. Dobra, idziemy póki wsparcie nie przyjdzie. No. Skąd to wsparcie idzie? Za plecami chyba nigdzie nie, nie? Gdzieś tam z lasku, o, idą. Ty, da. Jezus, co to przyjechało? Dobra, są wściekłe, ale dlaczego biegną w naszą stronę? Kierwa! Hoła! Dobra. Szczeloć! Dobrze, łapcie haczyki, łapcie. Bierzcie ponad ze strzały i tam napieprzajcie. Ale oni tutaj kocioł zrobili. Ta-tam, ta-ta-ta-tam, tam, ta-ra-tam, ta-tam-tam. Dobra, słoni nie ma już, pizgać w tych. A tu weźcie z jakimś poświęceniem pizgnicie.
O, ładnie. Dobrze, prujemy, prujemy strzałami. Oho, Genek nie żyje. No i zwycięstwo. I co? Straciłem 1000. No to nie jest aż tak źle. Straciłem w sumie piechotę. Mieczników moich. Zrobiłem 2300. Załatwiłem słonie. No, także było dobrze. Nie było w sumie jeszcze takie trudne, bo jeszcze mi dużo jednostek zostało, także... Także było dobrze. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie od razu ruszyć do walki. Bardziej z tą moją kawalerią. Ale tu będzie można w sumie wynająć jakichś najemników. No z Arachozją już się lubimy, więc jest git. Mamy bam, ale to jest partia. No to żebym się wpieprzył. Cholera. Tu co mamy? O jest, ile persów. Znowu prawie 4000 ich jest. Znowu kurwa słonie. Wpiździec kawalerii. No nie wiem, tu nie da rady chyba. No co tam za buldożer pyrka po tej kurde ulicy, no. Persepolis, podład publiczny. W górze można dać żerełko, świątynie. No. Co ja teraz badam? To w sumie tej. My tej świątyni nie potrzebujemy. My tu walniemy jeszcze z tymi słoniami coś. A, bo ten się cofnął, tak? No. Dobra, wysyłam tą armię jeszcze też dodatkowo. Od strony morza, bo tutaj jest trochę dużo ich. No ale to już w następnym odcinku.
Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia.